Cześć kochani, z tej strony Jacuś, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać darmowy zastępczy procesor do Waszego laptopa, jeżeli Wasz stary CPU Intela nie przegrzewa, albo Wasz laptop po prostu od jakiegoś czasu przestał się uruchamiać i chcecie uzyskać darmowy procesor w ramach programu darmowej wymiany procesorów od Intela. Jesteście ciekawi? Zapraszam! Dobra kochani, pierwsze od czego zaczynamy od wejścia w naszą przeglądarkę, następnie od wpisania frazy Intel Processor Replacement. Widzicie kochani, uzyskaliśmy takie wyniki. Klikamy w pierwszy wynik tytułem Intel Processor Replacement, przekierowujący nas bezpośrednio do strony Intela. Po kliknięciu w nasz wynik zostaliśmy przekierowani do strony Intela, gdzie jak dobrze widzicie mamy rozpisane wszystko na temat tego co nas interesuje, czyli darmowej wymiany naszego procesora. I aby to zrobić, jak dobrze widzicie, musimy przejść do specjalnego kwestionariusza, który znajduje się pod tym linkiem. Po kliknięciu w nasz link do kwestionariusza zostaniemy do niego właśnie przekierowani i musimy go wypełnić, w którym jest napisane po angielsku Intel Processor Replacement Request Form. I musimy naszego formsa wypełnić, mianowicie naszym kodem pocztowym, ulicą i tak dalej. Na samym końcu tutaj musimy przesłać zdjęcie naszego laptopa oraz napisać, dlaczego chcemy mieć nowy procesor. Czyli na przykład nasz laptop przestał się uruchamiać, albo zaczął się przegrzewać, albo jakaś inna przyczyna. Pod spodem podajemy naszego maila, gdzie Intel będzie się z nami kontaktował. Wypełniamy wszystko ładnie naszym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, na który zostanie wysłana paczka z naszym nowym procesorem od Intela przeznaczonym do naszego sprzętu. Tutaj należy również wybrać, czy posiadamy komputer stacjonarny, czy posiadamy laptop. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych tabelek akceptujemy nasz regulamin. Opcjonalnie możemy tutaj podać maila naszego współpracownika lub też kierownika, ale to jest pole opcjonalne, zostawiamy je po wypełnieniu wszystkiego, klikamy Submit i czekamy, aż nasz nowy procesor przyjdzie. W moim wypadku przyszedł po miesiącu, ponieważ wysyłka się trochę wydłużyła, ze względu na to, że wysłałem zgłoszenie, kiedy akurat Intelu świętowali chiński nowy rok. Tak to się złożyło. Następnie sprawdzamy naszą skrzynkę mailową pod hasłem Intel, czy nam coś nie przyszło, aż w końcu, po upływie około 3 tygodni, dostajemy naszą paczkę, a w niej nasz nowy procesor Intela i 7 w tym wypadku. Możemy zacząć go wstawiać do naszego laptopa. Tutaj kochani, już będą nam niestety potrzebne komponenty dodatkowe, takie jak sito na luty bezołowiowe, aby je uporządkować, oraz stacja lutownicza, a najlepiej cały stół lutowniczy. I po tych zabiegach możemy się już cieszyć naszym nowiutkim procesorem Intel Core i7. Dobra kochani, prima aprilis, 1 kwietnia mamy, chociaż to tak naprawdę nie do końca był prima aprilis, bo pokazałem wam coś, jak dostać za darmo od Intela, no tylko niekoniecznie procesor. W tym wypadku wziąłem starą płytę główną od mojego laptopa Lenovo Yoga 500 z 2015 roku, który już dawno nie działa, ta płyta jest cała uszkodzona i miała iść na części. Procesor wyszedł z niej brute force'em, jest to i3 piątej generacji. A to co kochani dzisiaj wam pokazałem, to rzeczywiście jest Intel procesor Replacement, tylko Intel Processor Label Replacement Request Form. Czyli mianowicie po wypełnieniu tego formu możecie kochani wyjąć sobie w waszym laptopie lub komputerze stacjonarnym waszą naklejkę, która u mnie tutaj już dawno była, ale jak widzicie no jej nie ma nigdzie. Jak na waszym każdym laptopie naklejkę z i5, i7, i9, no to ślad już po tym u mnie niestety nie pozostał. Już sami widzicie, że naklejka GeForce GTX też się wyciera, lecz niestety Nvidia czegoś takiego nie oferuje jak darmowego wysyłania naklejki, a Intel oferuje, tylko dlatego, że dba o rozpoznawalność swojej firmy właśnie w taki sposób. I to co kochani tutaj widzicie, to jest realna przesyłka, która mi przyszła od Intela i będziemy ją dzisiaj rozpakowywać. I taki wielki list przewozowy, który leciał aż stąd do mnie, jak dobrze widzicie, aż z Redwood, zawiera taką małą rzecz jak naklejka Intela, która była tutaj i się starła. Także kochani, wszystko co dzisiaj widzieliście jest realne. Tylko nie jest to wymiana procesora, a jedynie naklejki reprezentującej procesor, jaki macie w waszym urządzeniu. Za darmo możecie to uzyskać, tak, całkowicie za darmo. Także kochani, zbadaj element czyni cuda. Po odświeżeniu strony, jak dobrze widzieć, Intel Processor Label Replacement. Takie coś naprawdę istnieje. Więc żebyście kochani nie byli dzisiaj stratni, zrobimy sobie unboxing i nakleimy naszą naklejkę z i7. Zobaczymy jak to wygląda. Dobra kochani, robimy unboxing. Także niezły prima aprilis dzisiaj wam zafundowałem.
jak dobrze widzicie. Yeah. Teraz z drugiej strony. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli musimy dobrać się do środka brute force'em, chociaż nie, już jesteśmy. Mamy tutaj karteczkę. Dear valued customer, thank you for recent Intel Insight Program label request. Enclosed, please find the label you requested, which is designed to reflect the appropriate brand of processor contained in your system. Także tak jak kochani widzicie, dostajemy w taką karteczkę A4, tutaj z naszym woreczkiem, w którym znajduje się naklejka do naszego laptopa, taka dokładnie jaka była. Aby to utrzymać, kochani, tak jak tam jak wam pokazywałem, żeby wysłać zdjęcie laptopa, musicie wysłać uszkodzoną naklejkę taką. Niestety, musicie wysłać uszkodzoną naklejkę, teraz widać cień po niej. Albo musicie wysłać miejsce, gdzie ta naklejka występowała, jak tutaj, na przykład cień, takie przebarwienie, gdzie ta naklejka była i teraz jej nie ma. I w taki sposób, kochani, możemy właśnie otrzymać naszą darmową naklejkę. Tak jak dobrze widzicie. I w skrócie, Intel ma nadzieję, że będziemy godnie reprezentować naszym sprzętem z naklejką Intela całą markę Intel. No i właśnie o tym świadczy, tak naprawdę, kochani, jeżeli ktoś do nas podchodzi poważnie, no i jak widzicie tutaj z poziomu Intela za darmo, bardzo profesjonalne podejście reprezentuje firma. Thank you and kind regards, Intel Insight Program. No i w taki sposób, kochani, dostajemy właśnie naszą naklejkę, którą za chwilę będziemy naklejać. Tego się nie spodziewaliście, co? I w taki sposób, kochani, mamy pamiątkową kartkę od Intela oraz pamiątkową naklejkę, która będzie z nami jeszcze przez dłuższy czas na laptopie. Karteczka też nam się przyda. Pamiątka z zagranicy. W taki sposób ją dostaliśmy. To jest dla nas najważniejsze. I zaraz, kochani, przygotujemy się do naklejenia. Zobaczymy, jak to wygląda. Jak na przykład jeszcze lapka nie będziemy sprzedawać i będziemy go jeszcze długo mieli, to nawet jeżeli w niej się klej zużyje, to w taki sposób piszemy znów do Intela i zamawiamy po prostu kolejną naklejkę. Za darmo, oczywiście. Z tego mamy oznaczenie AM. Oczywiście nie oznacza to, że była drukowana nad ranem. Tego są to po prostu oznaczenia firmy. Dobra. Jak dobrze widzicie, tutaj w naszym miejscu, gdzie mamy wyraźny ślad, będziemy musieli najpierw to miejsce oczyścić spirytusem przed naklejeniem, aby nasz klej długo, długo trzymał. Widzicie, kochani, warto pod światło tak zobaczyć, czy nie ma tutaj gdzieś takich drobinek kurzu nawet, ponieważ one już będą powodować, że ta powierzchnia styku będzie szybciej słabnąć. Oczywiście palce mam odtłuszczone. Dobra, kochani, myślę, że możemy nakładać naszą naklejkę. A więc tak, wpierw odklejamy nasz papier, tak jak dobrze widzicie, o, teraz jak najmniej kontaktu z naszymi palcami i naklejamy w miejsce, gdzie powinna być, dokładnie tutaj. I patrzcie, jak ładnie, jak prosto, symetria jest zachowana i w taki sposób, jak dobrze widzicie, kochani, zrobiliśmy jednocześnie dobry żart, a z drugiej strony, jak dobrze widzicie, mamy w taki sposób naklejkę Intel Core i7 od naszego ukochanego producenta Intela. Jakbyście pytali, tak, tutaj obok była Nvidia, ale przeniosłem ją bardziej do góry, aby mniej ścierać ręką. No i tak to, kochani, w skrócie wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy zabawny odcinek w połowie dość się wam podobał. Miejmy nadzieję, że ta naklejka wytrzyma długi czas. Ja wam, kochani, życzę dobrej resztki świąt, wesołych świąt, drugiego dnia świąt, tak dokładniej, i miłego dnia lub też nocy, zawsze kiedy mnie oglądacie. Pozdrowienia od Intela i ode mnie to by było, kochani, na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka i cześć. I jeszcze raz, na koniec, wesołych świąt.